No więc tak, tutaj niebieski użytkownik mnie spytał, czy jak powinna wyglądać edukacja seksualna i czy jest potrzebna. No tak, no potrzebna jest, żeby wiedzieli przede wszystkim o antykoncepcji, powinni wiedzieć wszyscy. To jest podstawa. No i trochę tam o tym, jak działa organizm, bo potem podobno rzeczywiście się zdarza, że na przykład chłopak tam w tych gazetach, co jeszcze kiedyś czytałem, jak społeczeństwo działa, to że chłopak był zdegustowany, że dziewczyna nie zmienia tamponu, bo myślał, że jest wspólna dziura do tego i do tego, tak? Że to jest ten sam kanalik. Także, no właśnie, także różne dziwne rzeczy są. No i przede wszystkim antykoncepcja, bo im mniej się ludzie płodzą, tym lepiej generalnie, a już zwłaszcza, żeby wszyscy ludzie byli, ja jestem za tym, że wszystkie dzieci były chciane. Niechcianych dzieci, przypadkowych dzieci najlepiej na świat nie wydawać, bo to potem sfrustrowani ludzie są i oni są niebezpieczni społecznie czasami. Także tak, ja jestem jak najbardziej za edukacją seksualną obowiązkową w szkołach i tyle. I nie można być, nie powinno się być od niej móc zwolniony. Natomiast nie uważam, żeby powinna być z tego jakaś, znaczy nie wiem, czy z tego jakoś oceny robić, to już nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba, że to jakoś tak wiedza o rodzinie i w ogóle społeczeństwie jakoś to połączyć. To by nie byłby zły pomysł, gdyby edukację seksualną wcisnąć do wiedzy o społeczeństwie po prostu. Może wtedy byłoby też mniej kontrowersyjnie, a można by to ująć, bo tak samo z tego, no to tak jak to się mówi, że z samego seksu egzamin robić, no to tak trochę, prawda? Prawica zawsze gada, że tylko się mota w głowie dzieciakom, że z tym seksem i że potem są coraz młodsze ciąże. A lewica, że młodsze ciąże są, kiedy się nie mówi i nie wiedzą, jak to tam się może dziać. Prawica odpowiada, taka chrześcijańska oczywiście, bo taka ateistyczna czy też areligijna, to nie. A ta chrześcijańska odpowie, że przecież każdy wie, a to tylko namieszamy. No to jak każdy wie, no to nie namieszasz. Także w tej sprawie jestem po stronie lewicy i liberałów.